Cześć, cześć, moi drodzy wikingowie, witam was w kolejnym odcinku z Valheima. Moi drodzy, no cóż, ja wam tu mogę powiedzieć. Ostatnim razem znowu przywitałem się z Valhallą, co nie? Jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, to wiecie, o czym mówię. Ale zwłoki oczywiście udało się odzyskać. Nie powiem, że bez problemu, bo musiałem zrobić niezły maraton dookoła tej wioski Fulingów, żeby jakoś je wszystkie stamtąd wyciągnąć i żeby dopaść swoje zwłoki. Ale dobrze, jesteśmy cali, jesteśmy zdrowi. Jako tako trochę skille ucierpiały, no ale cóż, takie życie. Moi drodzy, ja ostatnio, a właściwie jakiś czas temu, mówiłem wam o modyfikacjach prowadzających do Valheima magię. Tak, w szerszym zakresie, to znaczy, no, że możemy jej po prostu używać. I wiecie co, na pierwszy strzał wybrałem modyfikację Skyheim, tak jest, który dodaje runy, które pozwalają nam rzucać zaklęcia. Tego moda wrzuciłem, jest bardzo prosty w instalacji. Ściągacie oczywiście z Nexusa, link będziecie mieli pod tym filmem. I tam jest tylko i wyłącznie plik DLL, który wrzucamy do folderu plugins i tyle. Nic więcej, żadnych konfiguracji, żadnych kombinacji, żadnych dodatkowych modyfikacji, tylko to. Jeśli to zrobicie, oczywiście na stole, przy stole rzemieślniczym pojawią wam się. O, proszę bardzo, tu je mamy. Rune of Firebolt, tak jest, możecie sobie rzucać Firebolta, możecie sobie Frostbolta, Frostnova, runa leczenia, też spoko. Immolation to jest chyba spopielenie, coś takiego, tak mi się wydaje. Przywołujecie wtedy jakąś płonącą aurę z tego, co tutaj czytam, która pali przeciwników wokół was. Całkiem spoko. No, wymagania są, nie powiem, smocza łza. Więc tutaj wiąże się kwestia, no, że trzeba ubić bossów, tak jest. Widzę, że tutaj do tych podstawowych wymagane jest twarde poroże. Well. Czy ja mam twarde poroże? Jezu, nie, poza twardym porożem jeszcze rubiny. Kurde, a tutaj perła z bursztynu. Chyba będzie trzeba zrobić tak, moi drodzy. Na pewno będzie się trzeba kopnąć do Ejktyra. Obić mu ten jego głupi dziób. No, bo nie jest wymagane jego trofeum, a wymagane są po prostu jego twarde poroże. A ja tego twardego poroża już nie mam. Ja je chyba kiedyś, wydaje mi się, że wywaliłem. Ale mamy jeleniowe kurcze tutaj trofea, więc dlaczego nie? No teraz wydaje mi się, że wiecie, no w tym momencie to Ejktyr to będzie może nie one shot. One shotowania raczej tutaj nie będzie, ale wydaje mi się, że to będzie kilka strzałów. Ubijemy go. Nie wiem, jak to w ogóle z tymi runami wygląda. Wiecie, póki co przetestowałem jedynie Skyheima pod. O. Właśnie, loksy mi narobiły takiej zadymy, że rozpiżdżyły mi całą palisadę. To już nawet stwierdziłem, że to jest bez sensu ją odbudowywać, bo. No bo zniszczyłem znowu, i znowu, i znowu, i znowu. Tak, jak tylko coś się pojawi przy palisadzie, ale widzę, że trzymają się blisko domu, więc niech zostaną. Dobra, a wracając do tego, co mówiłem. Ja Skyheima przetestowałem tylko i wyłącznie pod kątem, moi drodzy, kompatybilności z pozostałymi modami, których używam. Wszystkie mody, których używam aktualnie, macie oczywiście w linkach pod filmem, jak najbardziej. Jeśli jednak was przerasta instalacja modyfikacji, nie wiecie, jak to zrobić, wpadnijcie na mojego Discorda. Tam albo ja, albo ktoś inny na pewno wam z chęcią pomoże, wytłumaczy, jeśli moje filmy poradnikowe nie wytłumaczyły tego dość dosadnie, no to jeszcze możecie zawsze poprosić o pomoc właśnie na moim Discordzie. Jak również na moim Discordzie jest wrzucony skompresowany plik całego mojego bepina. Tak jest, wszystkimi modami, że tylko wrzucacie tego bepina, odpalacie grę i już macie wszystkie modyfikacje, których ja aktualnie używam. Aha, jeszcze jedna sprawa. Jeśli nie mówiłem tego, albo po prostu gdzieś tam mi to umknęło, to kwestia znikających pinów, tak, tych wszystkich znaczników, była powodowana przez modyfikację Slave Graylings, tak jest, ta, która pozwala wam zniewalać szarżły. Więc trzeba ją wyrzucić.
jeśli możecie sobie zniewolić szarżły, zamknąć w klatce, na przykład jeśli mają robić za ozdobę, tak jak u mnie, więźniowie, no to będą sobie tam siedziały. Wyrzucicie tą modyfikację i wtedy te szarżły zostaną jako oswojone w klatce, ale nie będziecie mogli oswajać kolejnych tam nowych i tak dalej, tak? No, więc tak to wygląda. Tyle z newsów. Dobra, przyzwijmy tego gościa. No może przyjdę sobie od razu drugiego. Mogę od razu drugiego? A, muszę poczekać, aż ten się chyba zrespi. Dobra. No, mogę czy nie mogę? Mogę, pewnie, że mogę. Dobra. Dobra, one-shotem nie jesteś, ale... tak czy siak długo nie pożyjesz. Dobra, jednego mamy z głowy. Gdzie jest drugi? Aha, czekajcie, zbiorę sobie jego fanty. No. Jest, dobra, mamy trzy twarde poroża. Ja ich tam w ogóle więcej chyba potrzebuję, tych twardych poroży, więc myślę, że ubiję go. A właściwie, czekajcie, ja sobie go przyzwę jeszcze raz. Bo mogę, bo dlaczego by nie? A właśnie, jeszcze jedna sprawa. Odnośnie poprzedniego odcinka, dlaczego zginąłem? Tak, ja zbadałem całkowicie materiał, zobaczyłem, co się stało. Ja po prostu zahaczyłem o mglisty las, tak? O mglistą krainę, gdzie mi się włączyła trutka, a ja nie miałem żadnej odporności na trucizny. I to mnie po prostu zdenaciło, nie? Dobra. Dawaj, co masz dać, gościu? Bang. Trofeum z Ektyra, dobra. Ile tego mam? Mam 3 trofea, 9 twardych poroży. Spoko. Więcej nam nie trzeba, kurczę. Ja bym na pewno potrzebował skarbów. Tu mamy wszędzie łąki, to mnie nie interesuje. Ale ja tu mam jakieś krypty jeszcze pozaznaczane. Jedną, drugą, tak, widzę. Nawet troll jest. O właśnie, można tam iść trollowi naklepać. Ja się mogę teraz jak panisko, wielki król i cesarz, mogę się pobujać po czarnym lesie. No tak, kurczę, nawet no trolle już nie, sorry, ale nie sprawiają tu żadnego problemu, co nie? No zresztą trudno się dziwić, no z takim sprzętem plus jeszcze kwestia modyfikacji, tak? Szarzeł, a w sumie ubijecie. Bo żywice też potrzebuję. Więc tak jak mówię, no żadnych problemów nam czarny las nie sprawi. Wpadniemy, zczyścimy jakąś lokalizację. Czekajcie. Sprawdzić. Nie, dobra, to nie to. Tak, właśnie, wracając, bo jeszcze jedna sprawa, bo zacząłem mówić o tej magii, tak? Modyfikacja Skyheim, powtarzam. Link oczywiście macie pod filmem. Powtórzę to jeszcze raz, jakby ktoś nie wiedział, że można rozwinąć zawartość pod filmem. Tam są wszystkie linki. Tam jest link do Discorda, tam jest link do wspierania mojego kanału i wszystkie inne pożyteczne linki, które mogą się wam, moi drodzy, przydać, bo już... No sorry, ale milion razy mnie pytaliście o to, gdzie to znaleźć, gdzie to jest, podaj linka, napisz pan linka i tak dalej. Wszystkie linki ważne, moi drodzy, macie zawsze, zawsze pod moim filmem. Rozwincie zakładkę i będziecie wszystko mieli tak jak trzeba. A wracając jeszcze do tego, co mówiłem o tej modyfikacji, Skyheim dodaje właśnie te kamienie runiczne, które pozwalają nam czarować. Ale jest ogólnie więcej... modyfikacji, które pozwalają czarować. I wiecie co, ja wam pokażę wszystkie te modyfikacje, bo wszystkie mi się spodobały. To jest najśmieszniejsze, wszystkie mi się spodobały, ale domyślam się, że chyba raczej jak wrzucę je wszystkie, to może mi po prostu komputer eksplodować, a tego byśmy nie chcieli, tak? No. Także będę po kolei wam pokazywał w miarę możliwości, jeśli oczywiście te modyfikacje będą działały, to jak najbardziej wszystkie wam pokażę. No i właściwie wybierzemy sobie jedną z tych ciekawszych, z tych lepszych, bo wiem, że są jeszcze inne, bo ta Skyheim dodaje nam tylko i wyłącznie te kamienie runiczne, tak? Więc okej. Ale wiem, że są takie, które dodają w ogóle nowego skilla. Właściwie kilka skilli, kilka umiejętności, które właśnie magię... Aha, tu mi kryptę pokazuje. Magię mrozu, magię ognia i tak dalej, i tak dalej. A, tu jest to wejście. Pytanie, czy ja w tym kurhanie byłem, czy ja w tym kurhanie nie byłem. O, nawet pochodni nie muszę nosić. Nie, nie byłem, bo widzę, że grzyby tu są niepozbierane.
No kurczę, dobra, na pewno znajdę tu rdzenie, znajdę tu grzyby. Ja bym był bardziej zainteresowany skarbami. Czy ja potrzebuję szczątki kościotrupa? Niekoniecznie. Mam ich dość. Co tu mamy? Dobra, kolejne rdzenie. Szkielety. O. Bęk, stary. Wiesz co? O, nawet cię sparowałem. Mistrz po prostu. Aha, wiem co jeszcze miałem mówić. Pisaliście mi kurczę w komentarzach o tym, żebym się nauczył walczyć tym mieczem. O, Rubin jest super. Żebym się nauczył walczyć tym mieczem. No fakt, ja to przyznaję, bo ja dopiero później doczytałem. O, kolejne rubiny, super. Później dopiero doczytałem, moi drodzy, że przy tym mieczu jest coś takiego, no właśnie, że drugi atak emituje właśnie tą jakąś zabójczą wiązkę ognia i tak dalej, tak? Ja to później doczytałem, dlatego te loksy tak padały. Ten miecz jest super, ten miecz mi się bardzo podoba i nie wiem, czy się nie skuszę faktycznie, żeby trochę poobawić się brońmi dwuręcznymi, na przykład dwuręcznym mieczorem z ogniometalu, bo jestem ciekawy, co on dodaje. W ogóle muszę więcej poczytać, bo wydaje mi się, że wszystkie, każda broń z ogniometalu będzie coś ciekawego nam dawała. O, zielony szkielet nawet się pojawił. Proszę bardzo. Co mi tu wpadło? Nic ciekawego. No, właśnie tak jak mówię, no chciałbym kurczę zobaczyć, co też ciekawego tam jeszcze można uzyskać z tych broni. A tak jak myślę, właśnie mieczor dwuręczny z ogniometalu, no on też będzie jakąś tam robotę robił, tak? Pióra, a wezmę sobie pióra, bo jak będzie trzeba strzały robić. Rdzenie sobie pozbieramy. Dobra, tu mamy wszystko. Grzybów nie potrzebuję. No i łuk. No i tak, przecież oczywiście, że tak. Ja wam mówiłem jeszcze o tym łuku z ogniometalu, który też mam w planach w ogóle wykonać, tak? No ale do tego będę potrzebował się jednakowoż wybrać ponownie na Ashland, tak? Ja muszę zdobyć więcej ogniometalu. Dobra, tu są grzyby. Co tu mamy ciekawego? Kurde, panie, jakie bogate w ogóle w rdzenie. Ten, krypta, nie? Masakra. Aha, właśnie, uprzedzając wasze pytanie, dlaczego wypadają mi dwa rdzenie z jednego, jak podnoszę, no to jest kwestia konfiguracji Valheim Plusa. Ja o tym już wspominałem, ale powtórzę to jeszcze raz, tak? Mam zwiększony drop ze względu na to, że gram sam, żeby to wszystko nie trwało po prostu wiecznie. Mamy to mamy, tu sobie poukładam skarby. No tu jest starzec, no tak, ja wiem gdzie jest starzec. Starzec, o teraz mi go co, mi go pojawiło w innym miejscu. A nie, on tu zawsze przecież był. Chociaż kurczę, starca też będzie trzeba ubić. Ja mam chyba portal koło starca postawiony. Tak mi się przynajmniej wydaje, jeśli go stamtąd nie usunąłem, to tam dalej mam portal. No to tam będzie można wpaść, a nasiona... Kurczę, nasiona do przyzwania też na pewno będę miał, więc myślę, że dzisiaj będziemy ubijemy starca. Jeszcze z ognio mieczorem to raczej pójdzie to naprawdę z kopytka. Tu nie ma nic ciekawego. Co tu jest? Grzyby, wincy grzybów. Maślak żółty. Aha, co ja dostałem? Bane'a, Pestilensa. No dobra, okej, niech będzie. Czekajcie, ja przylazłem chyba stąd, tak? Tak. Stąd przylazłem, tutaj byłem. Po prawej powinny być drzwi. Tutaj byłem. Dobra, jeszcze tutaj do końca. A nie, chwila. Z powrotem, panie, tu jeszcze jedne drzwi. O. Bęk, dobra. Patrzajcie, kurde, jakie mieczory, nie? Właśnie, ostatnio jeszcze. Jedna sprawa. Czy graliście w Gothica 1, czy też Gothica 2? Tak? Pytanie raczej do graczy w moim przedziale wiekowym, bo rozumiem, że młodsi gracze mogli jednak jakoś minąć tą starożytną serię. Ale do czego dążę? Ostatnio, właściwie niedawno, poruszaliśmy ten temat, rozmawialiśmy na Discordzie o tym, że no, Valheim, jakby nie było, no, styl graficzny.
ma totalnie, totalnie bardzo podobny do Gothica, do Gothica pierwszego. To jest zresztą, wiecie, to jest super, tak? Ja uważam, że to jest genialne, to jest jakaś nostalgia, jak dla mnie. Czekajcie, bo się kurde zgubiłem, tu miałem iść. Jest modyfikacja, właśnie, do czego dążę, w ogóle tak się skupić nie mogę. Do czego dążę i co chciałem powiedzieć. Jest na Nexusie modyfikacja dodająca tekstury bezimiennego z Gothica. Nie, z tego co tam czytałem, to chyba nawet kilka innych. Więc jak najbardziej, jeśli komuś tam się łezka wokół kręci i nostalgia i te sprawy, można sobie coś takiego dorzucić. To jest bardzo ciekawy zlepek tekstur. Dobra, wezmę te strzały, niech będzie. Więc polecam, rzućcie okiem, zobaczcie, popatrzcie, a może nawet, nie wiem, wgram też tą modyfikację. Zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. Dobra, ludziska, mamy co chciałem. Mamy i rubiny, mamy i perły bursztynowe, tak. Tak, perła z bursztynem, mamy twarde poroże. Dobrze, można będzie stworzyć runy. Będzie można stworzyć runy. Ja sobie jeszcze, o właśnie, kryptę sobie oznaczymy, że została przeszukana. Tak jest. Żeby już tu nie błądzić. W razie czego, jak będę w przyszłości potrzebował więcej skarbów, to jeszcze mogę się tutaj wybrać. Właśnie, coś miałem zobaczyć. Dobra, ja tam zdobyłem w sumie 36 rdzeni. Ale dzieląc tę liczbę oczywiście przez 2. 18 rdzeni. To tak czy siak to była. Kurde, to był ogromny kurkan. Jeden, muszę powiedzieć, kurczę, z bogatszych kurhanów, na jakie trafiłem w ogóle w mojej Valheimowej karierze. Niezłe. O, właśnie, czekajcie, bo ja jeszcze chciałem trolla utłuc. Troll jest tutaj. Ja chciałem jeszcze właśnie sklepać trolla, bo w jego jaskini też tam będzie coś fajnego. A dlaczego by nie? Bo na pewno tam będą jakieś skarby. O, chodź, gościu. Ty mi się też przydasz. Bo z ciebie czasami wypada sobie starożytne nasionko, ale widzę, że nie ma starożytnego nasionka. No nie ma, nie ma. I trochę mi się miejsce w plecaku kończy. Ale to akurat mniejsza z tym. Dobra. Chociaż czekajcie, bo ja się teraz zastanawiam, czy ja tutaj w lesie też nie mam portalu. Miedź, krypta, miedź, miedź, miedź. Albo jak go stąd zwinąłem, kurczę, na początku gry. Kurde, nie wiem, nie pamiętam. Szczerze to nie pamiętam. Gdzie ja szedłem? Tam szedłem, tak jest. Tam jest domek trolla. Bo tu nie ma, tu są zwykłe skały, tu nie mamy nic ciekawego. Wydawało mi się, że coś trzaskało, ale to może być burza. To może być kwestia burzy. Dobra, gdzie to jest? Tu jest ta jaskinia, tak? Okej, świat nam się zapisał, także jest spoko. Gdzie tu było wejście do jaskini? Niech mi ktoś powie. Tutaj nie. Czekajcie, może ja sobie to przybliżę. Może gdzieś tutaj, kurde, no. Co umyka mojemu sokolemu wzrokowi? Aha, no już chyba widzę, co mi umyka. Tam czarownik z kimś fajtuje. A, pewnie ze szkieletami. Dobra, mniejsza z nimi. Wbijamy. Dzień dobry panu trulu. Czy pan trul jest w domu? Kurde, nie ma trula. A nie, tu jesteś. O, ty. Chodź, gościu, chodź, bo ty mi skrzynki zaraz tam rozwalisz. Może ja cię sparuję. Bang, stary. No, tyle w temacie. Dobrze, czy ja muszę sobie chyba trochę miejsca zrobić. To wywalimy. Mieszka wywalimy. O, właśnie, bo dostałem. Co dostałem? Skórę i dostałem. O, rubiny kolejne, też super. Co tu mamy? Czy ja potrzebuję skóry? Czego ja mniej potrzebuję? Jak tu patrzę na ten mój śmietnik, no mógłbym sobie zrobić nieco porządku. O, te strzały wywalimy.
Weźmiemy sobie skórę, bo skóry nigdy dość, a reszta może tam zostać. Tu mamy, a no dobra, dupy to nie urwało, ta wyprawa. Ale spoko, zaspokoiłem swoją żądzę krwi, żeby utłuc trolla. Tak po prostu. Dobra, spadamy do domu i odpalamy produkcję kamieni runicznych. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja oczywiście wiem, że run jest ogólnie więcej. Po pierwsze, że run jest więcej do wytworzenia, tylko musimy zdobyć kilka składników. Właśnie rdzeń Eldera, no, rdzeń starca, taki bajer, no to więc dlatego jego będzie trzeba ubić. Wiem, że jeszcze trzeba zdobyć do innych run, to się nazywało goblińskie serce. Czy kurczę, domyślam się, że to będzie walka z... O, jeszcze jeden troll. To będzie walka z chyba fulingami, mi się wydaje, że to z nich. Chociaż oczywiście w modyfikacji jeszcze doczytałem, że to trzeba bossów pokonać, że to z nich jest, są potrzebne. No bo jak najbardziej potrzebujemy modery, tak? Smoczych łez potrzebujemy, to na pewno. Ale te akurat mam na stanie. No ale, no kurczę, no moderę też będę musiał... Domyślam się, że będę musiał ją ubić. Ponownie zresztą. Ale to już jak stworzę ten ogniometalowy łuk. To wtedy jak najbardziej, bo raz, że pójdzie szybciej. Nie będzie takiego męczenia Freda jak ostatnim razem. A przy okazji podskillowanie, ale bym się wpieprzył do dziury. Podskillowanie łuku też mi się przyda. Bo już, no sorry, ale te kilka ostatnich śmierci raczej mi w tym nie pomogło. Praktycznie to, co zyskałem ostatnio, to kurczę straciłem, więc troszkę lipka, nie? A jednak chciałbym zawalczyć z Jaglutem tak na bogato. O! Pajunki! A skąd wy się pajunki tu wzięłyście? O, wy chytrusy, wy! Ohoho! A, mam pełny ekwipunek, tak? Dobra, wywalimy ogon Nyksy. Skąd tu się, panie kierowniku, wzięły pajunki? W sumie chyba już wiem, skąd się wzięły pajunki. One się wzięły tak samo jak tekstury... jak tekstury tych fullingów. To wam ostatnim razem pokazywałem, że są takie fajne, ulepszone, takie nie? Wybajerzone i tak dalej. No one też z Monster Labsa. W tej części składowej Monsteronomicona. Bo tam też są leśne, to były chyba leśne pająki czy coś takiego. Które też się pojawiają właśnie na tutaj na łąkach. Dobra, czekajcie, czego ja nie potrzebuję, co ja muszę schować? No to żarcie, bo do nas zbierałem jakieś dupereli, które tu mogę powrzucać. Jagody, tego się pozbędziemy. Co tu jeszcze mamy do wrzucenia? To nie, o, wymioto jagody, pewnie, że tak. Skóry, śluzy, to też nie tutaj. Dobra. Tu możemy, właśnie, tu mamy oczy szarła. Popatrz, moje piękne oczy szarzeł. O, co tu ma? O, śluz tu też możemy wrzucić. Dobra, i na razie mamy jako taki porządek, skóry do innych skrzynek. Dobra, spoko. Zróbmy sobie te runy, bo jestem ich bardzo ciekawy. O, proszę bardzo. Co my możemy zrobić? Możemy sobie, tak, ja mam rubinów 14. Dobra, więc problemu tu jakiegoś większego chyba nie będzie. O, to nam starczy na jedno. Bursztynów mam 5. Runa leczenia, to brzmi ciekawie. No spoko, no nie głupie. Dlaczego by nie? Zrobimy sobie jedną runę leczenia. Proszę bardzo, mamy takie coś. Dam sobie to na przykład, o tutaj, właśnie tego trofeum też się muszę pozbyć. Jaką jeszcze runę? Właściwie mogę zrobić i jedną i drugą, to dlaczego nie? Zrobimy sobie runę ognia i runę Frostbolta, tak? Frostbolt, boże, jak to jest? Mroźna strzała, mroźny pocisk, coś takiego. Dobra, wrzućmy sobie je do paska. Zaraz będziemy to crash testowali. I na przykład co? Bang!
O kurde, czekajcie, bo to, o, to tego na przykład nie wiedziałem. A, widzicie, chytrusy. Tu się też dodają, proszę bardzo, cztery nowe umiejętności. Kurczę, tego nie wiedziałem, albo mi to po prostu umknęło, bo myślałem, że to druga modyfikacja jest od tego. Ale jest, mamy Fire Magic, Frost Magic, Nature Magic, Holy Magic, okej. Czyli rozumiem, że pewnie... Aha, i tu jest cooldown na to, spoko. I ciekawe, jak to wygląda. Siła pancerza to... Aha, to jeszcze niby pancerz ma? Że co, że tego mogę używać jako... Czekajcie, aż muszę zobaczyć. Jak ja bym odpalił... Ale sobie miecz. Tak. Na przykład wezmę Bolta. Nie, on działa jako broń. Dobra, strzelmy w coś. Na przykład, uwaga, test numer jeden. Kyć! Pęk! Czy to zadało jakieś obrażenia? A, no tak, dobra, zadaje jakieś obrażenia. Dobra, efekt może nie powala. To na pewno. Jakie to tu ma? Aha, obuchowych 10 i mróz 40. Czekajcie, bo coś mi tu nie pasuje. A nie, dobra, pasi. Okej, dobra, zobaczmy jaki jest Firebolt. O, proszę, tu już tak bardziej na bogato. Rozumiem, że ja bym musiał jakieś mobki chyba atakować, żeby mi ten skill podskoczył. Zresztą zaraz sobie to zobaczymy. Coś tu się zmieniło. Nope. Żadnych, czyli musiałbym powalczyć z jakimiś mobkami. Co właściwie, czekajcie, ja chciałem starca ubić. Ja muszę zobaczyć, czy ja ten portal mam w ogóle do starca ogarnięty. Czy ja go tutaj miałem? Mam do kościoszlama. Wioska, Jaglut, Srebro, Równiny, Modera, Loch. Kaldor, Góry. Kurczę, nie no, ja musiałem zwinąć w takim wypadku ten portal od starucha. Ale to przejdziemy się na równiny. Na równinach, zresztą tam mam kilka rachunków do wyrównania z fullingami. Więc dlaczego by nie? Można na nich stestować właśnie moje nowe umiejętności magiczne. Przy okazji się jeszcze naprawię. Okej. Dobra, ruszamy na te równiny. W sumie tak, bo z nich mogę zdobyć. Z fullingów mogę zdobyć te goblińskie serca, przynajmniej tak mi się wydaje, bo to by miało sens, tak? Bo one są w skrypcie w ogóle opisane jako gobliny, a Jaglu to jest gobliński król w ogóle, nie? Dobra, tu jest moje miejsce śmierci. Dobra, to czym spróbujemy? Czemu by nie? Spróbujemy sobie Firebolta wykorzystać. O, na przykład na was, dlaczego by nie? Hyć. O, no i dobra, i teraz mi wchodzi skill. Kurczę, teraz dopiero zauważyłem, że pojawił się pasek manny. Team. Patrzcie, widzicie, co robią loksiaki? Właśnie tak uciekają kurde, z zapalisady i wszelkich murów, które sobie postawicie. Jakiś fooling tu chyba jest. O, jest, dokładnie. O, i nawet w nowej teksturze. O, dobra, ale trafienie w ciebie, stary, to już nie będzie taka łatwa sprawa. Chociaż dobra, jest okej. Jakichś zniewalających obrażeń to nie zadaje. Ale muszę zobaczyć, o ile się... czy się zwiększają w ogóle obrażenia od tej magii, tak, od tych runów. Wraz ze wzrostem umiejętności. Dobra, ciebie mamy z głowy. Chodź, gościu. Kurde, i następny. O, czyli widzę, że te tekstury zaczęły działać. No to mi się bardzo podoba, bo mi się te tekstury mega podobają. Są świetne. O wiele ładniejsze niż te oryginalne. Chodź, 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 gościu, chodź, nie odchodź. Czekajcie, czekajcie. A, wszystko pozbierałem. Co tu zostało? Drzewo. Drzewo akurat mnie mniej interesuje i wiem, co miałem zobaczyć. Skill mi podskoczył. Ogień na 45. No tak, to by miało sens, bo mróz mam na 40. Ogień mam na 45. Obuchowe na 30. Dobra, zobaczymy, czy
Jak podbiję jeszcze skilla. Ciekawe, czy w ogóle można zasób manny zwiększyć. To jest ciekawostka. Co tu słyszałem, że tu gdzie... O! W ogóle wy... Kurde. Wy wydajecie i... Halo, ale kim wy jesteście? To są jakieś... Ciekawe, co wy nosicie ze sobą, gościu. Aż się czekaj, ja cię muszę normalnie ubić. Chodź, 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 chodź. Ty... Takich cwaniaczków to nie widziałem. Halo, kim ty jesteś w ogóle, mój drogi? Kurde, bo jak mi zwierzę do wioski, chłopie. Don't kill me, kurde, jeszcze głos mają podłożony po angielsku, nie no, bo oszaleję. I co ty miałeś, stary, przy sobie? Czy ty masz jakąś większą ilość skarbów, czy coś w tym stylu? 14 monet i co jeszcze? No chyba tyle właściwie, z tego co widzę. Kurde, ciekawi zawodnicy. Dobra, ale miałem testować, miałem próbować. Chodź, gościu. Teraz mamy magię na piątym poziomie, 45. No tak by się tu dalej nic nie zmieniło. Mamy na szóstym. Dobra, nie wiem co dodaję. Chyba będę musiał doczytać w ogóle tematu. Co daje wyższy poziom skilla. Jakie wy mi obrażenia zadajecie? 15, 12. No dobra, z tym sobie raczej poradzę. Właśnie, przecież ja mogę użyć runy leczenia. Bęk. O, jeszcze mi się udało Loxa zblokować, świetnie. Dobra, ciebie mamy z głowy, ziom. No i co ty robisz? A, nie udało mi się, chciałem sparować. O, teraz się udało, świetnie. Okej, okay, dobra, po gościu. Czy ja zbieram ich skóry i ich mięsko? Dobra, jest okej, okay, bo to są jakby ważne rzeczy. Ktoś tu się chichra. Jakiś kolejny... Właśnie, czekajcie, ale dalej mi nie wypadają elementy, o których mówiłem, tak? Czyli goblińskie serca. Pytanie, z kogo lub z czego to będzie dropiło? Czy ze zwykłych fulingów? O, szaman! Powiedz mi! Czekajcie, bo niech te tekstury znikną, bo ja widzę, że ten szaman też wygląda jakoś... No pewnie, że tak. Patrzcie, widzicie gościa? Widzę, że te tekstury wybuchły są średnie akurat, ale nawet szaman się zmienił. O, dobra, mamy cię, gościu, z głowy. Jakby tak z ciebie, stary, wypadło goblińskie serce, to byłoby świetnie, ale kurde, no ja nie wiem, czy ja nie będę musiał jagluta utłuc, wiecie? Czy to goblińskie serce akurat nie właśnie z niego, albo to jest po prostu rzadszy element dropu, wiecie, że to będę musiał trochę tych fullingów ubić? Matko, chodź tu, Franco, jedna ty. No patrz, jeszcze będę, kurde, za nim ganiał. No ty dziadzie francowaty. Może łuk? Lepsza opcja? Tylko jeszcze trzeba trafić. No patrzcie się, kto to się też obudził. Mięsa nie potrzebuję, bo mam go dość. Dobra, uciekł gdzieś w cholerę. Dobra, idźmy do tej wioski, na której to ja miałem zemstę nieziemską tutaj wywrzeć. Czekajcie, na czym ja to myślałem? Aha, na tymi goblińskimi sercami. Kurczę, no wydaje mi się, że może chodzić o jagluta. Jednak. Ja muszę chyba bardziej przestudiować temat, z czego dropią te wszystkie materiały. No chociaż patrząc po właśnie kwestii twardego poroża, tam się dzieje dość na bogato, widzę. Biorąc pod uwagę właśnie kwestię twardego poroża i biorąc pod uwagę to, że muszę ze starca pozyskać jego rdzeń, tak? I idziesz ty. Chodź, gościu. O kurde, panie. Aż mnie szczelił dziób. No, to że mi pocisk teraz, stary. Bo się zagapiłem. Dobra, odpalmy magię leczącą. Bęk! Wielki czarownik, czarownik.
Wiecie, dobra, ty sobie, o właśnie, machnij stary, a ja sobie potionka użyję, co ty na to? O, tak to zrobimy. Też gościu widzę w ogóle hardcorem, nie? Jestem w stanie w ogóle zblokować twój cios, gościu. No tak powiedzmy, że... Ja muszę na niego uważać, bo on tutaj może niezłego headshota sprzedać, o, zwłaszcza tym atakiem. O, jeszcze mi się ciebie udało go się sparować, to super. Okej. Dobra, teraz się wściekniesz. O, świetnie, super, stary. Najbardziej to uwielbiam, jak ty zaczynasz walić tą swoją maczugą, jak ja celuję do ciebie z łuku. Świetny pomysł, naprawdę. Okej. Dobra, może z ciebie coś wypadnie. A jeśli nie, no to będzie trzeba walczyć. Będzie trzeba walczyć z Jaglutem. Ale na pewno ze starcem. Tak jest. Będę musiał ubić jednak tego starca. Żeby zdobyć tego rdzenie, tak. Jakich ja strzał walę? Dobra, z tych, okej. O, dodano igła, super, to też biorę. Ja nie chcę użyć igły, ja bym chciał użyć wielkiej, potężnej magii. No, to powiedzmy, z tą jej potężnością to akurat różnie bywa. Dobra, ty jesteś zwykły berserker. O, jeszcze raz cię mogę tu wypiąć. O, ty jesteś słabym jełopem. Kościół. No właśnie, twój jednogwiazdkowy majster był faktycznie jakimś wyzwaniem. Dawaj, co masz, fajansiarzu. No, czekajcie, bo ja znowu nie mam miejsca. No, widzicie, ja miałem ten krab cały zostawić w domu. Dobra, wywalmy tą żywicę. W razie czego jakby się jednak wydropiło to, to serducho goblińskie. Kurde, panie, co tam się dzieje? Aha, oni pewnie walczą z mrocznymi... Broadmother Gloomweaver jeszcze. Dym, ale tam jest tłusto. Matko, jak tam jest tłusto, nie? Uwa, grubo, nie? Dobra, tu kogo mamy? Tu mamy szaman. Chodź, czarownik. Ja ci od razu naklepię. Wiem, o właśnie, gościu, na ciebie to muszę uważać. Jesteś hardcorem z tym, właśnie z tym swoim młotkiem. O, to widać i słychać i nawet czuć. Dobra, fulingi się z nimi naparzają. Spoko. Gościu, ty jesteś bardzo niepewny, bo jak ja zdejm... Aha, dobra, skasował fulinga. Bo ty mi, stary, wypniesz bez ostrzeżenia, dostanę w łeb. O, dobra, udało się ciebie szybko wykasować. A widzę, że kurde, matka Roju to tam z kimś nieźle grubo fajtuje. Nie wiem, czy to nie ten berserk tam jest. A, wymioto jagód nie potrzebuje. Tam siedzi fulling, ale za chwilę mu się chałupa zwali. Czarny metal biorę, może się przydać. A to ty na mnie krzyczysz. To się wywali. Co tam biega? Aha, nie, te skrzynki. Tak, ja te skrzynki ogarniałem. Tak, ja je ogarniałem. Kurde, panie, tu się narobiło niezłej zadymy. Ja muszę uważać, żeby znowu nie wleść. Jak ja mam kamień na sobie? Ja mam pas u dźwigu. No tak, bo mam naładowane na plecach w opór. O, czarownik. Chodź, czarownik. O ty, Franco, ty. Dobra, tamtego się pozbyłem. Mieraj, cholero. Dobra, ciebie mam z głowy. Ale wydaje mi się, że wlazłem chyba tam w tą truciznę. Czekajcie, ja muszę zmienić kamień. Dobra, pozbywamy się krapu.
że wszystko kocham, tak? Wszystko kocham, nic nie wyrzucę, nic nie oddam. Czekajcie, wymiotę jagody się pozbędę, śluzy się pozbędę, kamień się pozbędę, okej. Okay. Dobra, ubierz pan to. Okej, okay, teraz mamy plecaczek. Teraz to dźwigniemy, więc mogę sobie dać kamień trutki. Dobra. Teraz to mogę podejść bez krępacji. Kryształy pozbieramy. O, ojej, tu się niezłe dymy zaczęły robić z tego, co widzę. Tu jest drewno. Drewnem nie jestem zainteresowany. Ale czarnym... Aha, dobra. Jezus, jak was tam jest dużo. Dobra, ja się z wami nie będę wygłupiał. O, pająk. Podbieram, co chciałem, a reszta mnie jakby mnie interesuje. Co to jest? To jest śluz czy goblińskie serce, proszę mi powiedzieć. Dobra, i muszę was ubić. Tak czy siak. Nie zniszcz mi plecaczka, dzięki. Śluz, dobra. To niech spada na drzewo. Dobrze, powiem tak. Zemsta, moi drodzy, się udała. Wywarłem zemstę na miejscu, w którym ostatnim razem zdedziłem, tak? Także do Valhalla mam nie po drodze. I raczej wybierał się tam na póki co nie będę. A fulingi i wszystko inne zostało ukarane. Plecak żyje, świetnie. Dobrze, moi drodzy, powiem tak. W tym odcinku to było oczywiście na tyle. Mam nadzieję oczywiście, że odcinek wam się podobał, że podobają się wam te czary. Bo powiem szczerze, że mnie nawet bardzo. Nie wiem, no będzie się trzeba przejść zdecydowanie z wizytą do starca. Żeby pozyskać jego elementy. Żeby robić jakieś bardziej zaawansowane, wykokszone czary. O Jezu, tu tych fullingów było w cholerę. Dobra. Żeby robić coraz lepsze te runy. Ale tak jak mówiłem, oczywiście, że pokażę wam więcej jeszcze tych modyfikacji, które dodają czary właśnie w Valheimie. Także, moi drodzy, już więcej tu będę dziś mówił. Jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie coś po sobie. Łapka, słupek, no i oczywiście wasze komentarze. A jeśli chcecie o czymś pogadać, o coś zapytać, czy tak jak mówiłem wcześniej, macie problemy z jakimiś modyfikacjami, czy w ogóle z Valheimem, zawsze możecie o tym pogadać, też zapytać na Discordzie, do którego link macie pod tym filmem. Także trzymajcie się, do zobaczyska, hej!